urzędach tutaj dzierżawy z panem wójtem w innych warunkach. W zasadzie stosujemy bardzo strzyżków, much, przepraszam, móc udostępnić ten zbiornik lokalnej społeczności. Ja obiecałem, że zrobię wszystko, żeby doszło do porozumienia pomiędzy nami a ościennymi gminami w celu wydzierżawienia w jak najkorzystniejszych warunkach tutaj naszych terenów, po to, żeby można było zrobić kąpieliska, żeby można było udostępnić też jezioro ratownikom. Więc mieliśmy spotkania u mnie w Warszawie, też KZGW, wypracowaliśmy te parę miesięcy umowę dzierżawy z panem wójtem i w tej chwili bardzo się cieszę, że możemy wspólnie podpisać tą umowę. Ta umowa i opłaty naprawdę są na bardzo preferencyjnych warunkach. W zasadzie można powiedzieć, że z około 8 razy tańsze niż zazwyczaj to stosujemy. Bardzo mi przykro też, że nie doszło do podpisania umowy z gminą Strzyżków, Muchasz, że się mylę. Natomiast bardzo się cieszę, że jednak będzie nam dane udostępnić zbiornik gminie Strzyżów. No i tyle chciałbym powiedzieć na początek. Dziękuję bardzo. Panie Prezesie, Panie Dyrektor, Panie Wojewodo, Panie Starosto, Szanowni Państwo. Dzisiejszy dzień jest dniem historycznym. Udało się po 20 paru latach różnych dywagacji, dyskusji, przekamarzań, uda nam się dzisiaj podpisać umowę na przekazanie hektara gruntu wokół jeziora w Świnnej Porębie. Kwota jest niska, to jest 116 zł na rok, a więc kwota jest naprawdę preferencyjna. Tutaj bardzo będę chciał, żeby zaangażować Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe do tego, żeby u nas gościli na stałe. Mam wobec Was wielkie zobowiązania, wielkie nadzieje. Myślę, że będziecie ten teren tutaj zabezpieczać. Że to Wy będziecie jak gdyby prekursorami tego rozwoju turystycznego. Wspólnie stworzymy tutaj kąpielisko, wspólnie tutaj stworzymy plażę i Wy tutaj, mam nadzieję, będziecie na stałe. Bardzo dziękuję za to, że Pani Dyrektor dogaduje się z gminą Strzyżów. Tak naprawdę na przełomie tego roku bardzo wiele wspólnie dokonaliśmy. Trwają prace w rzekach na terenie gminy Strzyżów. Są wycinane drzewa, są umacniane osuwiska. Także współpraca jest. Myślę, że ona się będzie cały czas rozwijać. Ja się cieszę, bo naprawdę, kiedy byłem małym chłopcem, chodziłem do szkoły podstawowej, poprzedni mój wójt obiecywał, że jak dorosnę, to będę mógł kąpać się w jeziorze Mucharskim. Upłynęło na trochę czasu. Historia gdzieś się zapętliła i to ja będę tworzył to kąpielisko. Mi dane będzie to, że moi dzieci będą mogły z tej turystyki korzystać.